Witam, witam serdecznie. Już w lipcu, nie pokazywałam Wam się ostatnio, także dziś udało mi się troszkę czasu wygospodarować. No, trochę jestem zajęta ostatnio, kochani. No już właściwie mogę powiedzieć, Karli, piesa mam też. Zgubiłam się. No jestem na dwa domy, ponieważ opiekuję się psem, opiekuję się działką, no i rodzicami ze względu na fakt, że oboje są po operacji. To też była przyczyna mojego złego samopoczucia w kwietniu, w maju, ponieważ to się zaczęło właśnie tak na przełomie maja. No już obydwoje są w domu. Obydwoje dobrze się czują, ale wymagają niestety pomocy i ja muszę. No tutaj jestem najbliżej nich, więc muszę się tym wszystkim zająć. Jakieś tam zakupy, załatwienie spraw, jakaś tam pomoc w domu, także nie mam zbyt dużo czasu teraz dla siebie, kochani, i wszystko tak stoi. Jak coś znajdę trochę czasu, to albo jestem w pracowni, albo coś robię w domu, coś ktoś u mnie chciałby ode mnie mieć, więc też coś robię na zamówienie. I no, ciężko mi znaleźć czas, żeby znaleźć jakiś temat dla Was na kanał i żeby coś pokazać, bo ja nie lubię tak pokazać się Wam i nic z moich prac nie pokazać, niczym Wam z Was nie zainspirować. Tak jakoś jeszcze mi się coś tutaj z swetr zawinął na bransoletce, denerwuje mnie. Żeby tak być jakimś takim produktywnym, lubię być produktywna. No i ale wczoraj miałam taki dzień trochę luźniejszy i wpadłam w wir tworzenia. Oczywiście dalej jestem w manii pudełkowo-dekupażowej. Robię nowe wzory, nowe pomysły. Tutaj mam obrazki, które zamówiła jedna z pań. Już są prawie skończone. Jeszcze tam troszkę dopracować, troszkę lakieru i już są gotowe. Więc to była najpilniejsza moja praca, żeby ją zrobić. No i moje pudełeczka. No. Teraz robię pudełeczko w kształcie tortu. To jest metalowa puszka po ciastkach. Ona oczywiście nie jest jeszcze skończona. Jest zarys główny, to będą kwiaty. Ona będzie w kolorze takim różowo-zielonym. Na razie jest tylko modelina położona i troszeczkę jest pomalowany bok. Tu jeszcze widać szczątki papieru. Tu też będzie jeszcze wzór puszczony. Nie wiem, czy koronka, czy modelina. Zobaczę. W każdym razie tak to wygląda. Jeszcze idąc za ciosem, próbuję wzorów na porcelanie. Co mi z tego wyjdzie, nie wiem. Miałam taki gładki półmisek. Na razie jest przyklejony wzór, ale muszę go tutaj ładnie wycieniować ze wszystkich możliwych stron, żeby to tak się komponowało w całości. I to będzie taki talerz, półmisek w irysy. Pytacie mnie, czy to można użytkować. W delikatny sposób oczywiście tak, to nie jest do mycia w zmywarce, można go delikatnie przetrzeć jakąś ściereczką. On jest oczywiście zabezpieczony, lakierowany, no ale za dużo wody to on raczej nie przyjmie, także delikatnie z takimi rzeczami, to są takie bardziej patery ozdobne na suche produkty, typu jakieś tam owoce, orzechy, jakieś kompozycje takie, no taki odświętny talerzyk do położenia na stole.
Nowa forma deseczek z drzewa mango. Kupiłam je w Action. Na razie dwie, bo dopiero testuję. Na pierwszym jest żaglówka. Tak wyszła. Znaczy żaglówka, żaglowiec, duży, duży żaglowiec. Latający Holender lub coś w tym stylu. Taka podstawka. I druga bardziej w takim klimatach ludowych. Kurki. Kogutek z kurką w niebieskich odcieniach. On ogólnie był w białych, ale tak mi za bardzo się odbijało wszystko, więc zrobiłam go w niebieskich. Tak wygląda. Kwiaty to są chyba piwonie na deseczce. Coś takiego. Ta deseczka jest trochę nierówna, tu ma taki ząbek, no ale już nic nie poradzę. To są takie kwiaty w stylu retro, takim starym stylu. Gruba deseczka. Pudełeczko, które mam jeszcze od pani, która mnie obdarowała pudełeczkami. Tutaj jeszcze jest tył, żeby było widać, że to są współczesne pudełko. A tak wygląda pudełko po przeróbce. O, do góry nogami. Tutaj był taki obrazek. Ja go postanowiłam zachować, bo jest taka przyjemna scenka balowa. Tutaj był wypukły napis chyba Paris i musiałam dać modelinę, żeby ten napis zniwelować. Pudełko wygląda tak. Jest w turkusach. No i moje pudełka, które w końcu skończyłam. Pudełko w zielone kwiaty. Tak wygląda. Ono jest z tymi przegródkami. Teraz otworzę. Chyba się coś skleiło. Muszę podważyć czymś. Musiała farba podejść. A mam za krótkie paznokcie. W każdym razie tutaj Wam pokazywałam, że tu są przegródki. Jest gotowe, jest skończone. No, także ładnie wyszło, podoba mi się. No i duże pudło. Też się nie otworzy, też się przykleiło od lakieru. Wczoraj je lakierowałam i one się tam po prostu gdzieś podeszło. Tak wygląda. To jest takie. No, takie też retro kwiaty. Dałam troszeczkę róży, trochę zieleni. Tak wszystkiego po troszku. Wydaje mi się, że fajnie wyszło. Podoba mi się. Takie postarzone. No i wczoraj Wam pokazywałam filmik, że znalazłam taboret. Nie wiem, czy uda mi się go tu pokazać. To zaczęłam go już tworzyć. Będzie w takie zielone kwiaty. Nie zmieszczę się z nim cała. O, coś takiego. Całe nóżki też będą w takim miętowym kolorze z puszczonymi listkami. No już jest wstępnie przygotowane do dalszej pracy. Dzisiaj chyba nie będę nic pracować, bo muszę jechać na działkę, trzeba rybki nakarmić. Obraz Adam i Ewa już nieskończony, no już jest dość duży postęp, ale złoszczę się, bo nie umiem namalować dobrze konstrukcji ciał. I tam mi wychodzi albo za szczupła Ewa, albo zbyt karykaturalny Adam. Wąż też jakiś taki dziwny. Do jaszczurki bardziej podobny. No ale myślę, że go tak będę poprawiać, aż w końcu poprawię tak, żeby już było dobrze. To taki jest mój sposób tworzenia, że bardzo często i dużo poprawiam, zanim uznam, że obraz jest skończony. No i tyle. W niedzielę mam egzamin. Nie wiem, czy go zdam.
Online, ostatni egzamin, jaki tylko tutaj mogę, znaczy się przedostatni, bo ostatni to obrona pracy dyplomowej. Trochę się stresuję, bo jestem taka niepewna tego, co wiem, czego się nauczyłam. Mam kłopoty z pamięcią, nie zapamiętuję dobrze. No nic będzie, co będzie. No zobaczymy, jak to będzie można ugryźć. I znowu mi coś przerwał telefon, nagrywanie. Znowu nie wiem, co mówiłam. I znowu się pogubiłam. No, coś o szkole mówiłam. Dobra, no na razie nie myślę o tym, bo tylko ten egzamin zaliczyć i dopiero w październiku jakiś większy stres. No i co? No i mam tu Kaliego, chodź tutaj, skocz sobie, chodzisz? No chodź tu, chodź tu. No, skakuj. Chodź tu, chodź tu. Pokażesz się Państwu, jaki ty jesteś ładny, jaki ty jesteś piesiołek fajny. No, straszna przelepa. Ciągle by się tylko chciał głaskać, chodzi między nogami, żeby czuć osobę, przy której jest. Ciągle jest taką potrzebą atencji, żeby go głaskać, żeby go. O, widzicie, jak tylko przestałam głaskać, to on już chce, żeby go dalej głaskać. On taki jest straszny, tylko przychlipka. Śpi ze mną, rano mnie budzi, żeby iść na spacer. Chodzimy tak dość wcześnie, między 6:30 do 7:00 jesteśmy już na spacerku. No i wczoraj Wam pokazywałam ten lampion, który znalazłam, i ten zegar w tej sztućce. Do jakiejś restauracji by się nadawał, bo tak to no, do kuchni, ogólnie do kuchni, jakichś tam gastronomicznych spraw. Także no i tak właściwie tyle na razie. W pracowni byłam w tym, co ty tu masz? Myślałam, że jakiegoś kleszcza, nie. Byłam w tym tygodniu 2 razy, ale niewiele udało mi się zrobić. Przede wszystkim jest dużo rzeczy, które trzeba przenieść, uporządkować. Trochę mi się tego nazbierało przez ten ostatni rok mimo wszystko. Jednak filmy hasieczkowe powodują, że coś tam się cały czas gromadzi i piętrzy. Tego jest sporo. Oczywiście ja próbuję to jakoś tam wykorzystywać recyklingowo, puszczać dalej w świat, jeżeli się uda. Czasem się z kimś wymienić, czasem komuś coś podarować. Ale mimo wszystko tych rzeczy jest dość sporo, dlatego też już nie chodzę po tych śmietniczkach, żeby się po prostu już nie zawalać, nie zagracać. Biorę tylko to, co tak leży gdzieś z boku, na wierzchu. Nie wchodzę, nie przewracam tych rzeczy w śmietnikach. To jest nieprzyjemne, to jest brzydko pachnące. Jest tam mnóstwo gołębi żywiących się. Nie mówię już o innych gryzoniach. Ciocieś, tak, ja się chcę głaskać, tak, głaskać się chcę. Tak, cały czas bym się chciał głaskać. Tak, dzisiaj jedziemy na działeczkę, tak? Poszczekasz sobie na działeczce. Sprawdzamy, jak tam stan działki. Nakarmimy rybki. No i pogoda u nas taka, jak na lipiec, to nieciekawa, bo jest 14-15 stopni na dworze. Także zapomnijmy o roznegliżowanych sukienkach, na ramionczkach jak na razie. Nie wiem, jak nad morzem, czy jest ładnie, czy raczej też chłodno. No teraz to fajna opcja gdzieś tam na południe jechać, no ale też na południu dużo się dzieje, gdzieś tam się jakieś wyspy palą. Także niektórym może się ten urlop przesunąć, albo gdzieś indziej będą musieli jechać. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczniemy przez te wakacje i nabierzemy sił i do jakiejś tam dalszej pracy na dalszą część roku. Ja na chwilę obecną nie mam co planować, ponieważ jestem dość zajęta. Oczywiście chciałabym jechać nad morze, tak mi się marzyło, żeby jechać nad to morze, ale czy się uda? Myślę, że jeżeli już, to w sierpniu.
I może wam coś, może wam z nadmorza coś pokażę, jeżeli się uda jechać, a jak nie, to może gdzieś tutaj jakieś krótkie wypady. No, teraz nie mogę, niestety muszę być tutaj przy rodzicach i się, dopóki przynajmniej tata nie zacznie jeździć samochodem, ponieważ jest po operacji biodra i nie może tak teraz sprowadzić auta, więc wszędzie muszę ich do lekarzy zawieźć i tak jak mówiłam wcześniej, zająć się działką i piesiełkiem. Piesiełka to bym sobie mogła zabrać, jakbym gdzieś chciała jechać, no ale no cóż, no. Na razie są sprawy ważne i ważniejsze, więc trzeba mieć te priorytety. I no, przychodzi pewien okres w życiu człowieka, że musimy się odwdzięczyć za nasze wychowanie, dzieciństwo i pomóc rodzicom, którzy w jakiś sposób, każdy na swój, nas wychowali. Więc to tak. To tak kolej rzeczy. Najpierw my, a później oni. Są rodziny wielopokoleniowe, gdzieś mieszkają ze sobą do końca swoich dni. Są też przypadki, że starsze osoby są oddawane do jakichś ośrodków, do domu seniorów. Także no, różna jest ta starość w pewnym wieku, o, może tak. Nie wiem, jaka będzie moja, czy dożyję. Trudno powiedzieć. Chciałabym się zestarzeć jako kolorowy motyl, być kolorową staruszką, chodzić w jakichś takich wesołych ubraniach, robić psikusy młodym. No, zobaczymy. Także, że samo życie. Dobrze, kochani, kończę już. Mam nadzieję, że was zainspirowałam moimi pracami, że coś sobie wymyślicie, coś zrobicie. Bardzo bym chciała, żebyście swoje pasje odkrywali, uzewnętrzniali, powracali do nich i robili wszystko, co wam w życiu sprawia przyjemność. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.